Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Po długiej przerwie i mojej nieobecności na polach wróciłem w końcu i dzisiaj rozpoczynam znów poszukiwania. Jak widzicie, pole jest elegancko przygotowane. Fasolka tutaj rosła, więc można teraz spróbować poszukać fantów na tym polu. Mam pierwszą monetę dzisiaj. Ciekawe, co to za monetka. No, chyba wrotneczka. Tak, baratynka. O, dobrze się zapowiada. I mam drugą monetkę. Znów wyszła baratyneczka. Jest kolejna moneta. Troszeczkę większa. To chyba będą krajcarki. Tak mi się wydaje. Ale stan bardzo słaby. A tymczasem wyszedł kawałek pierścienia wiodącego. Mam i trzecią boratyneczkę dzisiaj. Nawet ładnie sypie boratynkami. Ale mało przyjemnie jest. Dosyć ciekawy sygnał mam. Zobaczymy, co tu będzie. Jest monetka, bardzo cenna, 50 groszy z PRL-u. O, ale kolejna moneta jest, dobra, szukam dalej. Mam kolejny ciekawy sygnał. Jest monetka, prawdopodobnie to będzie jedna, druga kopiejki. Tak mi się wydaje. Na podsumowaniu okaże się na 100%, ale raczej to będzie to. Mam pierwszą łuseczkę dzisiaj, a tymczasem mała przerwa na obiad. Jak widzicie, w fajnej restauracji jestem. Siedzę sobie na jakimś pniaczku. Popijam ciepłą herbatkę, bo dosyć zimno jest dzisiaj. Wieje. Na szczęście nie pada, chociaż niebo nie jest za ładne. Ale może ta pogoda wytrzyma dzisiaj. W weekend ma być ładnie, ale
Ale nie wiadomo, czy dam radę w weekend tutaj przyjechać, więc korzystam z wolnego dnia, nieważne jaka pogoda. Dobra, mała przerwa i wracam do szukania. Kolejny ciekawy sygnał. Coraz chłodniej się robi. Musiałem założyć drugą rękawiczkę. Rękę zmarzła. Już wyszło. Jest moneta. Bałem się, że papiak będzie, bo dzisiaj na tym polu kilka papiaków znalazłem, niestety. To będzie kopiejka, ale stan bardzo słaby. Kolejny ciekawy sygnał. Zobaczymy, co to będzie. Głębiej trochę. O. Ciekawy jestem, co to będzie. Monetka. Jest jakaś moneta. Ale stan bardzo słaby. Jeszcze jakaś taka trochę powyginana. Nie mam pojęcia, co to jest. Może po umyciu będzie widać. Mam guziczek, ale niestety, jak widzę, jest bez uszka. Ciekawy jestem. O kurczę. Patrzcie, jakiś fajny symbol widać na tym guziku. O, takiego to ja jeszcze nie widziałem. O, w ten sposób. Jakieś skrzydełka są tutaj. A pod spodem dwa węże. Ale mega guzior. A wieje strasznie, jak słyszycie. Takiego guzika to ja jeszcze nie widziałem. I nie trzymałem w rękach. Jakby uszko miał, to by był bombowy. Ale z takiego też się cieszę. I trafiłem kolejną monetę. Ejejej, 1800... 56. Tak mi się wydaje. Ale co to za moneta? To nie powiem wam teraz. Dobra, na podsumowaniu może się wyjaśni, co to za monetka. A tymczasem taki kawałek ołowiu znalazłem. Do Buga jest 40 metrów, więc możliwe, że jakiś wędkarz to zgubił. Jestem już w domu. To są śmieci, które udało mi się na tym polu nazbierać. Sporo tego wyszło, jak zawsze. Pole posprzątane zostało, a więc zapraszam na podsumowanie. Zaczynamy podsumowanie. Łuseczki karabinowe, z czego jedna jest w miarę przyzwoitym stanie. Kawałek pierścienia wiodącego.
ołów jakiś, duża moneta, ale nieczytelna, dwie monetki z PRL-u, 5 zł, 50 groszy, krajcarek, kopiejka 1880, dienieszka, rok 1856, jedna, druga kopiejki, ale rocznik nieczytelny, trzy borotyneczki, z czego jedna jest w miarę przyzwoitym stanie. To mnie cieszy, pracowników z WKZ to na pewno też ucieszy stan tej borotyneczki. I ten guziczek, bardzo ciekawy, ale niestety nie znalazłem identycznego guzika na butonarium. Jest kilka guzików, które mają podobny symbol, czyli dwa węże oplatające taką laskę i na górze jest hełm z takimi dwoma skrzydełkami. Podobne guziki znalazłem, polskie i rosyjskie, ale identycznego niestety nie trafiłem, a szkoda. Może kiedyś zidentyfikuję ten guzik przypadkiem, może na jakimś forum coś się znajdzie, a może ktoś z Was będzie wiedział, co to za guzior. Zdjęcia tutaj wstawiam, żebyście sobie zobaczyli w zbliżeniu ten guziczek, a linki do podobnych guzików wstawię pod filmikiem. No i co, tyle na dzisiaj. Wypad był taki dosyć przyzwoity, kilka godzin w terenie, pogoda nie za ciekawa, bo już dosyć zimno było, ale udało się troszeczkę wytuptać tych chwancików. Dobra, pozdrawiam wszystkich, mówił Grosik do Was, cześć!